Na przełomie lipca i sierpnia tego roku odbędą się w Lubinie mistrzostwa spadochronowe w lądowaniu na celność. Współorganizatorem tej widowiskowej imprezy będzie miasto Lubin. Włączyliśmy się w tę inicjatywę, bo to będzie pierwsza od lat okazja zobaczenia nad Lubinem spadochronów. Taka sekcja od wielu lat nie działała na terenie aeroklubu. Nigdzie nie można było tutaj nie tylko poskakać, ale nawet zobaczyć skoczków. Natomiast będziemy mieli okazję zobaczyć najlepszych na świecie skoczków z pierwszej ligi, między innymi z egzotycznych dla nas krajów z Bliskiego Wschodu, na przykład reprezentacja Omanu czy Arabii Saudyjskiej, ale będą też oczywiście skoczkowie polscy, reprezentacja wojska czy też skoczkowie cywilni. Chcemy, aby po prostu nad miastem zarobiło się od kolorowych czasz, aby wszyscy zobaczyli, że lotnictwo w Polsce nie tylko nie umarło, ale się rozwija. Wcześniej, bo w maju tego roku, lubiński aeroklub planuje trening lotniczej kadry narodowej oraz ogólnopolskie zawody w lataniu nawigacyjnym. Chcemy to zorganizować dokładnie, żeby było też miejsce dla widzów, którzy będą chcieli zobaczyć, o ile samo latanie nawigacyjne, to wiadomo, samolot startuje, leci na trasę, nie widać go, dopiero wraca. Natomiast są też elementem konkurencji, są lądowania na celność i to jest jak najbardziej widowiskowa konkurencja i tutaj jak najbardziej będą mieszkańcy zaproszeni też do obejrzenia tego. W kwietniu lubiński aeroklub po raz kolejny organizuje też otwarte zawody w modelarstwie lotniczym. W tym roku impreza będzie bogatsza, ponieważ już będziemy organizować ogólne mistrzostwa Polski w tej kategorii w tym roku. Ubiegaliśmy się o tę imprezę, także w tym roku będą już mistrzostwa Polski w tej kategorii F3K, modelach RC, zdalnie sterowanych, wyrzuconych z ręki. W ramach nawiązanej współpracy z miastem, lubińskie lotnisko ma jeszcze bardziej otworzyć się na mieszkańców. Wokół powstaną nowe ścieżki rekreacyjne, a miasto zadba o dodatkowe kursy autobusowe. Spędź popołudnie na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.